Dźwięk. Zobaczymy, czy będziecie wy widzieć różnicę w jakości, bo nagrywam z powrotem Canonem M50, a nie tym, które sobie kupiłam i na którego tak długo chorowałam, ale jest tragedia, jeżeli chodzi o autofokus, a tutaj pięknie nagrywa. Żałuję, że go chciałam wymienić. Jestem głupia. Co to miało być? Słuchajcie, dzisiaj jest dzień, na który czekałam cały rok, a mianowicie dzień ubierania choinki. Najpierw muszę to wszystko stąd gdzieś ten, a następnie tą choinkę będziemy ubierać. Także jak, chciałam powiedzieć co roku, ale w sumie dwa lata temu nie nagrywałam. Jak w tamtym roku, zapraszam was do oglądania. Zmieniamy trochę formułę vlogmasów, już nie będzie vlogmas karaibski, nad czym ubolewam, no ale będzie vlogmas taki polski, świąteczny. Czyli taki w zasadzie, jaki ma być. Przygotowania do świąt zaczynamy pełną parą. Jest dzisiaj czwartek, jeszcze jest ponad tydzień do świąt, natomiast ja od poniedziałku będę pracować dużo, ponieważ po ponad miesiącu, nie, ponad nie, ale po miesiącu mojej nieobecności wszystkie moje klientki pewnie są łyse i stęsknione, także pewnie ja nie wyjdę już z pracy. I tym akcentem was zapraszam na kolejnego vloga. Jingle bells, jingle bells. Nie wiem, co ja to wymyśliłam, że ja chciałam choinkę ubierać bez wypicia grzańca. Nie wiem, także już się moi drodzy kochani biorę za grzańca i wracam do was z grzańcem. I chyba mi się, a, ręce, coś mi się stało z nim, nieważne. Idę sobie zrobić grzańce, nie mam tylko pomarańczki, ale to trudno. Mam goździki, mam grzańca, więc będzie bez pomarańczki. Powiem wam, że widziałam w internecie naprawdę bardzo dużo różnych przepisów na grzańca. A ja od lat stosuję jeden przepis i on mi się najlepiej sprawdza, mianowicie jest to przepis tak zwany grzaniec dla leniwych. Nalewam sobie gotowego grzańca i wrzucam do mikrofalówki. Polecam serdecznie, klepię jak szalony. Przepis na zrobienie grzańca to jedno, ale przepis... Cześć Michał, nagrywam. Sorry. Przepis na zrobienie grzańca to jedno... No, ale przepis... Musiałem, przepraszam. Dodam na vloga twój... Naprawdę raz musiałem... Jak biegasz z gołą dupą po plaży. Nie, naprawdę raz tylko musiałem... Dobrze. Więc na pewno tak nie pijemy, moi drodzy, grzańca. Być może kogoś zainteresuje, dlaczego co roku ubieram choinkę sama. Ale po pierwsze dlatego, że w tym domu tylko ja mam dobry gust. A po drugie dlatego, żeby uniknąć, kojarzycie na pewno, w każdym domu ubieranie choinki jest tak, nie tam, tam nie to, tam nie to. Ja sobie robię po prostu sama, po swojemu i wtedy jestem najbardziej zadowolona z tego. Nie wiem, czy to przebrać, strasznie mnie to denerwuje, poszłabym to zaprać może, ale pasuje mi to do mojego outfitu, zaraz wam pokażę. Co sobie kupiłam, dodałam właśnie przed chwilą na Instagram. Mój najnowszy zakup, czyli moje dresy odpowiednie do wieku. Ja muszę to sobie... Opa, opa. O! Kupiłam sobie dzisiaj w Sinseju. Była tylko jedna para, którą gdzieś tam znalazłam. I mówię, bierę. Popatrz, od razu łapię zooma i wszystko. Dzień dobry, moi drodzy. Jesteśmy z Tatianką właśnie na krakowskim rynku. I trochę się odzwyczaiłam od nagrywania, że idę i nagrywam, ja wtedy widzę, że się ludzie patrzą. No, zwracasz uwagę. Tak, ale jesteśmy na rynku, przyjechałyśmy sobie na jarmark. Także teraz będziemy udawać, że jesteśmy bardzo znanymi youtuberkami, bo ludzie się patrzą i się zastanawiają, czy nas znają, czy nas nie znają, ale jest dobrze. Przyszłyśmy sobie na grzańca. Plan był ogólnie taki, żeby przyjść ponagrywać jakieś rolki, żeby mieć więcej materiału, ale pewnie się skończy jak zawsze, czyli wypijemy grzańca i na tym się skończy nasze nagrywanie. Także tak, ale przynajmniej będę miała do uzupełnienia do mojego vlogmasu, który miał być troszkę inny, ale jak zwykle się skończyło właśnie na tym, że wypiłam w sumie grzańca, ubrałam choinkę i się skończył nasz vlogmas. Także idziemy. Jednak tamten Canon G7X mniej zwraca uwagę niż ten duży. No ale dobra, niech się wszyscy cieszą, że jeszcze nie mam statywu i mikrofonu podpiętego. Moi drodzy, przyszliśmy po wielkiej walce w kolejce o oscypka. W końcu zjadłyśmy, znaczy jeszcze nie zjadłyśmy, będziemy jadły oscypka. Piłyśmy też panu bezdomnemu kiełbasa. Nie będę wam mówiła za ile, ale nieważne, dobro wraca i mam nadzieję, że pan będzie szczęśliwy i najedzony dzisiaj. Także życzę mu wszystkiego najlepszego.
Może mu się życie pokładało w tym nowym roku, a pieniądze to tylko pieniądze i wrzucą. Ważne, żeby było zdrowie i żeby było co jeść, a niektórzy właśnie nie mają. Także tak, smacznego osypka.